W powszechnym rozumieniu, co to jest edukacja? To pewien zakres pojęć. Niech tutaj znajduje się edukacja najbardziej pamięciowa, jak uczenie tabliczki mnożenia, faktów i dat historycznych, czy słownictwa. Natomiast idąc w tym kierunku, mamy zajęcia coraz bardziej kreatywne. Tu jest kreatywność. Kreatywność i swoboda. W tej chwili kreatywność i swoboda oczywiście pojawiają się na lekcjach, ale niemal każdy nauczyciel, z którym rozmawiałem, skarży się, że brakuje na to czasu. Obecnie nasze tradycyjne szkolnictwo koncentruje się głównie na tym fragmencie zakresu. Na to obecnie kładzie się nacisk. W Khan Academy udało nam się stworzyć spójny system wykorzystujący wideoprezentacje, oprogramowanie do ćwiczeń, panel nauczyciela i możliwość pomagania sobie nawzajem. Naszym zdaniem te wirtualne zasoby mogą zagospodarować dużą część tego zakresu. Docierają one do dziedzin dość kreatywnych i opartych na projektach jak programowanie czy gry i symulacje. Wiele prezentacji dotyczy rozumienia pojęć. Ale potencjałem tego, czym Khan Academy, mam nadzieję, kiedyś się stanie, nie jest zastąpienie tego. W żadnym razie. Też mam dzieci i nie chcę, żeby uczyły się tylko wirtualnie, ani żeby cały czas siedziały w szkole. Uważamy, że dzięki temu szkoła będzie mogła przeskoczyć tutaj, że stanie się dużo bardziej kreatywna i oparta na projektach. Nasz pomysł na obóz letni polega na skupieniu się właśnie na tym. Tym właśnie zajmujemy się w ramach Discovery Lab. Dlatego w trakcie zajęć na tym tak zwanym obozie urządzamy znacznie więcej gier i symulacji. Mówiłem już o nich. To gry oparte na realiach. Dzieciaki handlują, negocjują, robimy też wiele projektów. Uczniowie budują roboty albo demontują urządzenia, aby dociec, jak działają. Wprowadzamy również praktyczną matematykę, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę, a także namacalną matematykę, geometrię przestrzenną. Dzieciaki będą konstruować piramidę Sierpińskiego i inne takie rzeczy. Tak naprawdę chodzi więc o to, czym w przyszłości zajmą się szkoły. To ważne, bo większość ludzi rozumie wirtualną edukację w kategoriach albo-albo. Albo wirtualna, albo tradycyjna. Naszym zdaniem, dzięki wirtualnej edukacji ta tradycyjna stanie się wartościowsza, a nawet bezcenna. Paradoksalnie, w szkolnictwie przyszłości zajęcia praktyczne będą jeszcze ważniejsze. Będziemy więc eksperymentować z tym wszystkim. Zobaczymy, co działa, a co nie, i sprawdzimy, czy da się to przenieść na grunt globalny. Podzielić się tym, aby każdy uczeń i nauczyciel na świecie mógł skorzystać z tych projektów, gier i symulacji.